O, jest fika. Tak jest. Jest fika. Okej. Hejka wszystkim, witamy. Dokładnie, witamy was wszystkich, chociaż was nie widzimy. Witamy. Julki jeszcze nie ma? Nie, jeszcze nie. Okej, ma jakieś kłopoty. Chyba Wika wywaliła. No trudno. No to ja jestem Asia. No dzisiaj będę właśnie grać się na gitarze i śpiewać. A dziewczyny będą się razem, właśnie będziemy się wszystkie modlić, dzisiaj uwielbiać Pana Jezusa. Bo właśnie ich nie ma, nie wiem czemu. Wika jest, a jej nie widzę. Tam jestem. Wika, zawsze znikasz. O nie. Nie, ja jestem cały czas. Słyszę Wika. Wszystko. Nie słyszysz mnie, Asia? Dobra, to ja też powiem coś o sobie. Nie, jestem Wiktoria, jestem też w wojsku już tak od ponad 2 lat. No i dzisiaj właśnie z dziewczynami wypowiedzimy i mamy nadzieję, że będzie wam się podobało. Jeszcze czekamy na Julkę i pewnie będziemy za chwilkę zaczynać. Poczekamy jeszcze chwilę. Też dzisiaj może teraz właśnie, kiedy czekamy, możemy się też zastanowić nad jakąś może konkretną intencją właśnie tej modlitwy. Może takim po prostu też przez chwilę takim zadumieniem o tym, że dzisiaj chcielibyśmy tak serio doświadczyć Pana Boga, że chcemy też jakby skupić się chwilkę przed modlitwą. I może właśnie to jest teraz ten czas, kiedy właśnie wzbudzimy w sobie taką intencję. Może właśnie teraz coś jeszcze nas rozprasza, to jest też dobry moment, żeby odłożyć na bok jakieś rozpraszacze. O nie wiem, gdzie ta Asia? O, już jestem. Serio, to jest takie, jak się nie widzi kogoś. Co się dzieje? A Julka dalej nie może wejść? O nie. Asia, słyszysz mnie? Tak. No tak, tak. No może być, w sensie tak, dobrze. No nie jest źle, tak powiem, bo się teraz dzisiaj nie mogę. Okej, to zaczynamy. Dobra. To też możemy zacząć modlitwę od tego krzyża. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Też właśnie już po tej chwili takiej zadumy możemy też prosić właśnie Ducha Świętego o to, żeby teraz sobie nas tak ogarniał i pozwolił nam się na maksa skupić. Zapraszam Cię, Duchu Święty, właśnie ze skupieniem, z tym, abyś zabierał stres, jakieś też pewne niedogodności, to, że mamy jakieś problemy tutaj z połączeniem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do Julki, by się nie martwiła, że nie ma jej z nami. Boże, żeby coś się zadziało, żeby nauczyła. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też z takim rozpoznaniem tęsknoty. Może właśnie dzisiaj, czy tutaj będzie taka osoba, która dawno nie doświadczyła Boga, nie doświadczyła Jego bliskości. Przyjdź, Duchu Święty, właśnie z taką osobą, która myśli, że ty nie zapomniałeś. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
przyjdź Duchu Święty do osób, które może nie mogły być dzisiaj na mszy lub po prostu bały się pójść, bo boją się tego całego wirusa, by ich wiara nie po prostu, żeby ciągle trwali w swojej wierze i żeby nie ustała ich wiara. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu też z taką siłą do walki z samym sobą, ze swoimi słabościami, z takimi rzeczami, które nawet Ciebie zabierają. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Z taką radością. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty też z tym, abyśmy byli podobni do zapałki, ale nie byli jak zapałki. Byli właśnie w ten sposób podobni, że zapalamy się Tobą i Twoją obecnością, ale żebyśmy się nie spalili. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty z taką siłą i wytrwałością, byśmy przez tą kwarantannę nie zgubili tej swojej wiary, tej żywej wiary, byśmy ciągle siedząc w domu znajdywali czas dla Jezusa. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty też właśnie z pomocą, abyśmy mogli tutaj zrobić tak, te uwielbienie właśnie w ten sposób też taki zgodny i aby też Julka mogła za chwilkę tutaj dołączyć i razem z nami prowadzić tą modlitwę. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Poruszaj się Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak morze, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak morze, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień. Przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz. Yeah.
ty nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Żyć jak ogień, żyć jak ogień, żyć jak wiatr, żyć jak deszcz, żyć jak ogień. Żyć jak ołek, żyć jak wiatr, żyć jak deszcz, żyć jak ołek, żyć jak ołek, żyć jak wiatr, żyć jak deszcz, żyć jak ołek, żyć jak ołek, żyć jak wiatr. Jest już z nami Julka, także super i cieszymy się z tego bardzo, że mi się udało. Słychać mnie? Tak, słychać się bardzo dobrze. Super. Więc super, że tak wyszło i widzicie, kilka modlitw i od razu Pan tak też działa. Także chcemy dalej się właśnie modlić, chcemy też zapraszać jeszcze bardziej Ducha Świętego i też właśnie stawać w tej Bożej obecności teraz, tej godzinie, którą mamy. Zapraszamy Cię, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i rozpalaj nasze serca. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Zapraszam. Łaską z deszczu. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Zapraszamy też z takim spokojem serca właśnie i z tym, żebyśmy potrafili teraz się skupić tylko i wyłącznie na to. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przychodzą z takim ogniem w sercu, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Ja Julki nie słyszę, jeśli chodzi o to. Mamy lekkie problemy techniczne tutaj chyba. Ale ja może dokończę ten fragment, który zaczęłam. A ty, Wika, słyszysz? Tak. To jest sprawa. Okej. Więc powiedział do nich Jezus. Naprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami. A nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawionym. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Tylko ci, którzy wchodzą tak naprawdę do kościoła, do tej całej tej wspólnoty kościelnej przez Jezusa, a nie przez to i przez taką, nie wiem, chęć miłości do Niego i chęć poznania się z Nim, to tylko i wyłącznie ci mogą Go poznać jak naprawdę i mogą tak naprawdę poznać Kościół, nie to,
nie tą całą otoczkę taką, bo przynajmniej mi się tak wydaje, że wszyscy ci, którzy wchodzą do kościoła i przychodzą do niego z jakiegokolwiek innego powodu niż takiego, żeby porozmawiać z Jezusem i żeby powiedzieć mu o czymś, co ich trapi, za co dziękują, o co proszą, tylko czystej może takie obłudy, może jak faryzeusze, wtedy go nie znajdują i Jezus też ich wtedy nie słucha i mówi i po prostu no oni wtedy nie znajdują tego, czego szukają. Jeżeli chcemy wejść do wspólnoty kościoła, to tylko po to, żeby żyć z Jezusem i słuchać Jego słów. Przyjdź Duchu Święty. Zapraszam Cię Duchu Święty, abyś też poruszał nasze serce właśnie tym dzisiejszym słowem, tym, że Ty dzisiaj nam się pokazujesz jako dobry pasterz. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty z taką światłością w naszym życiu. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Thank you.
Psalm 10. Modlitwa o wyzwolenie. Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz? Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten ukrył. Nie wiem, czy tutaj Asia mnie słyszy, ale to jest właśnie fragment psalmu 10, który nosi tytuł Modlitwa o wyzwolenie. I teraz każdy z nas chyba przeżywa dość trudny czas, w sensie każdy z nas ma teraz różne myśli i też ma bardzo dużo czasu, żeby myśleć. I zawsze, kiedy jest źle, to się zastanawiamy, gdzie jest wtedy nasz Pan Bóg. I wtedy napadają do nas różne chyba wątpliwości i wtedy właśnie wtedy najbardziej Go potrzebujemy, a Go wtedy nas przy nas nie ma. Znaczy tak nam się wydaje, że Go nas wtedy przy nas nie ma i wtedy mamy takie różne myśli, że może by odejść, może nie wiem, może by coś iść gdzie indziej niż do Boga. A tak naprawdę, nie wiem, zapominamy o tym, że On cały czas przy nas jest i przy nas stoi i wtedy podczas takich prób naszej wiary, On stoi przy nas najbliżej, tylko nam często jest trudno Go dostrzec. Może przez to chce nam pokazać, zwrócić uwagę na rzeczy ważniejsze niż na te, które dotychczas traktowaliśmy jako ważne. I właśnie chyba tu chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli jest źle, to tylko dlatego, żeby później było lepiej i po każdej burzy wychodzi słońce i właśnie wszystko to sprowadza się do tego, żebyśmy zauważyli rzeczy, które są ważniejsze niż te, na które zwracamy uwagę. Takie jest moje zdanie. Fragment z tego psalmu mnie jakoś tak też bardziej tak poruszyło, właśnie ten fragment, w czasach ucisku się kryjesz. I właśnie teraz możemy tak powiedzieć, wiesz, taki czas ucisku, kiedy jest nam trudniej. I też sama widzę po sobie, że kiedy jest łatwo, to modlitwa też była łatwiejsza. Kiedy było normalnie, to modlitwa była łatwiejsza, mogłam iść do kościoła i normalnie się pomodlić, czy uczestniczyć w takim żywym spotkaniu wojska. A teraz jednak jest trochę trudniej i to wszystko też zależy od tej naszej walki, więc to jest taka mega walka i wszyscy też tego doświadczamy, że teraz jest trudniej, ale tak jak właśnie Jurka powiedziała, że po każdej burzy chodzi słońce, więc to jest obietnica Boga, która mówi nam, że zaraz, za jakiś czas będzie lepiej i to nam też da owoce, ta walka właśnie. Często też mamy tak, że po prostu prosimy Boga i oczekujemy, że On to po prostu zrobi w stringa, nie? A nie mamy w tym tak trochę pokory, brakuje nam pokory i zaraz jak już Bóg tam tego nie daje, to my po prostu zwątpiamy i mówimy, że to go nie ma. A tak nie jest, bo musimy być cierpliwi w swojej wierze, by otrzymać łaskę, musimy na nią poczekać, tylko musimy być cierpliwi. Dopiero wtedy, jeśli jesteśmy cierpliwi, to wtedy widać, jak wiara jest nasza mocna, że takie czekanie nic się nie stanie, tylko cały czas będziemy trwać, bo się trwać w tej wierze.
Psalm 27. Pan światłem i zbawieniem moim. Kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia. Przed kim mam się trwożyć? Przyjdź Duchu Święty do osób, które są na tym live, rozpalaj ich serca i prowadź. Przychodź, Panie Jezu, do osób, które mają kryzys swojej wiary. Przychodź, Duchu Święty, do naszych marzeń i celów. Przyjdź, Duchu Święty. Też możemy sobie teraz też tak jeszcze raz powtórzyć właśnie też fragment tego psalmu. Pan obroną mojego życia. I tak zanurzyć się właśnie w tych słowach, które nam zapewniają to, że Jezus zawsze nas obroni i że tylko w Nim mamy prawdziwe, bezpieczne i szczęśliwe życie. Też nie chodzi o takie zwykłe życie ziemskie, ale też zapewnia nas, że tylko w Nim jest życie wieczne, którym będziemy się cieszyć cały czas bez końca. Być Duchu Święty z takim zaufaniem, że Ty nas naprawdę kochasz, że Ty to mówisz serio do każdego z nas. Bez wyjątku. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Bo Ty, Panie Jezus, jesteś światłością, która oświetla każdy mrok i Ty potrafisz nas z tego mroku wyciągnąć. Właśnie przychodź Jezus z tym darem światłości, byśmy nigdy nie zbaczali na tą drogę. Przychodź Duchu Święty. Jest Duchu Święty. Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy. Asia nam chyba na chwilę wywaliło, ale może za chwilę do nas wróci i dokończymy tą piękną piosenkę. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź naszą tarczą. Przyjdź, Jezu, do nas z taką mocą i siłą stawiania przeciwności, stawiania czoła przeciwności wszystkim tym, którzy teraz nas otaczają i sprawiają, że
że czujemy się trochę inaczej niż zwykle i że może zachowujemy się trochę inaczej niż zwykle i że nasze priorytety się trochę zmieniają. I właśnie przychodź do nas, Duchu Święty, i bądź taką tarczą i ochroną. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też do tej codzienności, która teraz mniej więcej wygląda u każdego tak samo, że właśnie siedzimy z domu z naszymi bliskimi. Przyjdź, Duchu Święty, do tego, abyśmy potrafili też doceniać siebie nawzajem i patrzeć na drugiego człowieka z miłością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Psalm 47. Bóg na tronie królewskim. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Słuchajcie, jest... Jeżeli jest źle, to tylko po to, żeby było lepiej tak naprawdę. Bo Bóg siedzi na tronie królewskim. Nie wiem, żaden wirus nie siedzi na tronie królewskim, mimo tego, że to jest koronawirus, tak, to on żadnej korony nie nosi, żeby nie było. I po prostu no, to Bogu przyklaskują wszystkie narody i chcą, żeby on je prowadził, a taki wirus i taki okres w życiu, jak teraz mamy, no cóż, zdarza się i trzeba to jakoś przetrwać najlepiej z Bogiem, najlepiej na spokojnie i najlepiej, żeby nie zabrakło nam takiej siły i cierpliwości i też rozsądku w codziennym życiu i w takiej codziennej walce z takimi codziennymi sprawami, które teraz mogą nam trochę przeszkadzać. No i przyjdź, Duchu Święty, i dawaj nam dużo po prostu cierpliwości i rozsądku, żeby to się wszystko jak najszybciej skończyło i żebyśmy wrócili do naszej normalności. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też z taką właśnie pamięcią, że ten Twój tron, na którym siedzisz, to wcale nie jest gdzieś tam daleko i to nie jest tak, że Twoja obecność przyjdzie do nas dopiero za jakiś czas, kiedy właśnie czy pandemia ustanie, czy może kiedy będziemy już dojrzalsi, czy coś takiego. Ty, Panie Jezu, chcesz przychodzić do nas już teraz, w tej chwili, i Twój tron jest w naszych sercach, w moim sercu, w Twoim sercu. I Ty, Jezu, chcesz na nim tam być po prostu obecny cały czas. Chcesz, żeby było tam dla Ciebie miejsce, żebyśmy robili tam dla Ciebie przestrzeń i pamiętali o tym cały czas. Przyjdź, Duchu Święty, właśnie z tą pamięcią o Tobie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Będę Cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz. A tutaj widzę, że ktoś napisał komentarz, że zawsze jak słyszy ten psalm, psalm 47, to ma w głowie piosenkę. Ja zawsze też mam w głowie tę piosenkę. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie. Niestety ja nie umiem śpiewać, nie zaśpię. Ona też, też kojarzy, szkoda, że nie ma Asi, też kojarzy się pielgrzymko. No nie wiadomo, jak to będzie w tym roku, czy pielgrzymka będzie, czy nie, ale te wszystkie trudy, które wszyscy przeżywają na pielgrzymce, to w porównaniu z taką kwarantanną, to tak naprawdę no, to jest nic, no, umówmy się. I właśnie teraz moglibyśmy się pomodlić za ludzi młodych, którzy teraz są też w dość trudnej sytuacji, no nie oszukujmy się, nikomu z nas się nie chce wstawać normalnie do szkoły, a kiedy ta szkoła jest u nas w domu, to czujemy się teraz trochę w domu jak w szkole, więc to też nam się trochę nie podoba i jeżeli nam się nie chce wstać o 8, żeby iść do szkoły, to tym bardziej nam się nie chce wstać o 9, żeby tylko odpalić komputer i być na tych lekcjach. Asia wróciła. Jest, Asia. I właśnie dlatego mamy teraz trochę więcej zmartwień, może nie zmartwień, ale teraz trochę nam jest trudniej na pewno w takiej codzienności, bo tak to szliśmy do szkoły, siedzieliśmy tam ile musieliśmy i wracaliśmy, a teraz nie dość, że nie możemy
nie powinniśmy spotykać się z naszymi znajomymi. Nie powinniśmy się spotykać z naszymi znajomymi i nie powinniśmy za często wychodzić. To jednak nas tam bardzo korci i już nie wytrzymujemy w tym domu. I jest nam trudno, więc teraz pomódlmy się za ludzi młodych i którzy mają teraz większe problemy. Przyjdź, Duchu Święty, do ludzi młodych. Dawaj im dużo cierpliwości, dużo rozsądku, dużo miłości do całej rodziny, żeby się z nią dogadywali i żeby w tych rodzinach było spokojnie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też z tym, że ty nam pomagasz w każdej sytuacji właśnie, że jeżeli właśnie przeżywamy coś takiego, to teraz, czyli każdy z nas też właśnie, no, na każdym się odbija w jakiś sposób ta kwarantanna, to wszystko, że teraz siedzimy w domu, to przyjdź, Duchu Święty, z tym, że to ty jesteś naszą nadzieją i że jeżeli tobie właśnie powierzymy każdą sprawę, to ty ją rozwiązujesz i dajesz nam nadzieję na lepsze jutro. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Daniela Tartasa. Nie spodziewałabym się nigdy w życiu, że on obejrzy takiego live'a, więc serdecznie pozdrawiam cię, Daniel. Przyjdź, Duchu Święty, do Daniela i do całej jego rodziny. Dawaj mu dużo spokoju i radości. Przyjdź, Duchu Święty. Kurczę, i Asia znowu wywaliło i nie będziemy mogli znowu zaśpiewać żadnej piosenki, niestety. Oczy wszystkich oczekują ciebie. Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Ten fragment od razu mi się skojarzył z wielkim postem, który przeżywaliśmy przed chwilą. No, jakiś już trochę minęło, ale jednak z tym mi się bardzo teraz skojarzył. Właśnie te 40 dni oczekiwania na największy cud, na nasze wybawienie. I też tak wygląda nasze całe życie, że po prostu czekamy i tak żyjemy, aby później się jednak spotkać z Bogiem tak twarzą w twarz, tak już na stałe z Nim zostać w niebie, w tej Bożej obecności i w tym, co Pan dla nas przygotował. Więc to jest takie stałe przygotowywanie się na to, co będziemy robić, właśnie jak będziemy już w niebie, jak będziemy z Bogiem. I to jest też takie zachęcające, żeby już teraz budować z Nim swoją relację, aby pogłębiać tą więź i jeszcze bardziej się do Niego zbliżać i Go poznawać. Zapraszam. A może Kasia jeszcze teraz damy piosnkę jakoś. To Wiktoria, dawaj jeszcze dokończ. Zapraszam się też, Duchu Święty, do tych wszystkich problemów technicznych, do jakichś takich rzeczy, które próbują nas rozproszyć, coś właśnie zabrać, jakieś owoce tej modlitwy. Zapraszam cię, Duchu Święty, abyś to zabierał. Przyjdź, Duchu Święty. Jezus, daje nam zbawienie. Jezus, daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie. Małe Jezus siłą Bą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wieczny Bą, niepojęte w mocy swej, nim znalazłem Bą, tego szukałem do dziecka, co mi podał Bą, wyciężał każdy dzień. Jezus siłą Bą, niepojęty w mocy swej, nie znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, co mi podał Bóg, który wyciedał każdy Jego nawet usługę. Jego świeci życie, Jego
Oho, chyba znowu. Przyjdź, Duchu Święty, do osób chorych. Przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich tych, którzy są dotknięci tą pandemią. Przyjdź, Duchu Święty, i uzdrawiaj ich. Daj siłę i moc ich rodzinom. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też do tego całego tygodnia, który się za chwilę rozpoczyna, i do tych nowych rzeczy, które znowu będziemy też przeżywać, czyli tak właśnie lekcje, każdy jakiś kłótnia, problem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Psalm 63. Tęsknota za Bogiem i świątynią. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. Przyjdź, Duchu Święty, do nas wszystkich, którzy tęsknią za takim normalnym uczestnictwem, czy to w spotkaniach wspólnoty, czy to w normalnych mszach świętych, co niedzielnych, albo codziennych nawet, w częstym przystępowaniu do sakramentu pokuty, w częstym przystępowaniu do komunii. Przyjdź, Duchu Święty, do nas wszystkich i tak jak już chyba 10 razy dzisiaj mówiłam, dawaj nam cierpliwość i dawaj nam wytrwałość w takim naszym trwaniu w Tobie i czekaniu, czekaniu na Ciebie, żebyśmy byli jak ziemia zeschła, spragniona bez wody, która jeżeli już do Ciebie dojdzie, to wtedy cała się nasyci. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Nasyci się i wyda plony, które, czyli tak też możemy to jakby pojąć, że jeżeli będziemy pełni też Jezusem, to będziemy też dawać Jezusa innym, więc to pragnienie też niech się w nas tak bardzo, bardzo wzbudzi, bo no po prostu niech się wzbudzi. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też z łaską, z łaską deszczu. Teraz już trochę popadało, ale susza jest bardzo duża i to może przynieść jeszcze większe szkody. Więc przyjdź, Duchu Święty, dawaj nam deszcz, dawaj nam zdroje Twoich łask, ale też, żeby popadało coś z nieba. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do Twoich dzieci, które właśnie są teraz tutaj na tej modlitwie, czy może później będą ją oglądały. Przyjdź, Duchu Święty, właśnie ze swoimi darami, łaskami, też takim deszczem Twojej obecności, który obmyje z nas wszystko to, co nam Ciebie zabiera, czyli jakieś nasze takie spojrzenia na samych siebie, może jakieś uzależnienia, może coś, co nam po prostu właśnie Ciebie zabiera. Przyjdź, Duchu Święty, oczyszczaj nasze serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, aby każdy nowy dzień był spędzony w Twojej obecności. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych nieprzyjaciół. Przyjdź, Duchu Święty, do osób, które oddaliły się od Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, też do tego wszystkiego, co próbujemy robić jako wojsko, właśnie o to, aby każdy z nas miał więcej siły do walki, i przyjdź, Duchu Święty, aby to pokazywało jeszcze większe owoce i abyśmy się potrafili jeszcze bardziej w to wszystko angażować. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do Asi, którą co i nieraz, oho. Przyjdź, Duchu Święty, do Asi, którą co i nieraz wyrzuca tutaj, żeby nie ustawała w pięknym wielbieniu Ciebie swoim śpiewem i swoją grą na gitarze. I pomimo właśnie tych wszystkich problemów technicznych, dziewczyna się nie poddaje i idzie do przodu i cały czas do nas dołącza i bardzo nam tym pomaga. Przyjdź, Duchu Święty, do niej, do jej internetu, do jej sprzętu, umacniaj ją i to wszystko, żeby wszystko działało super. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
Kurczę, szkoda, że nie możemy... Szkoda, że nie możemy pośpiewać, bo Asia wywaliło znowu. Ale... Ale może... może niech każdy tutaj teraz z tych oglądających, którzy nas oglądają, sobie pomyśli o jakimś jednym fragmencie Pisma Świętego, który... który opisuje jego dzień, albo który, który chciałby, żeby opisywał jego dzień, który, który jest dla nich jego inspiracją, albo, albo taką, jest Asia, albo taką, po prostu, i jeżeli ma ochotę, to niech po prostu napisze go tutaj na tym live'ie, a jeżeli nie, to po prostu niech o nim pomyśli, albo sobie gdzieś go zapisze, powieści w widoczne miejsce i niech on mu przypomina, że wszystko będzie okej i to będzie dla niego taka dobra myśl na ten niedzielny wieczór. Dawaj, Asia, jakąś piosenkę, bo zaraz cię znowu wyrzuci. Zanim nie wróci. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Niebo rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, nad nami dziś. Niebo rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Niebo rządzi w mocy mądrości, miłości. Oho, dobrze, że chociaż zwrotkę skończyła. Psalm 83. O Boże, nie milcz. Nie bądź głuchy. Nie bądź bezczynny, Boże. To jest... To jest fragment błagalny. Często... Czasami tak mam, że nie widzę nic, co byłoby takim światełkiem w tunelu, nie widzę żadnego znaku z góry, nie widzę żadnego znaku skądkolwiek i nie mam tak naprawdę żadnego znaku, jakiegoś drogowskazu, jak tam... Nie wiem, czy umiem powiedzieć to, co mam na myśli, ale mam często takie chwile, w których chciałabym tak właśnie wołać: o Boże, nie milcz, o Boże, zejdź, o Boże, dajcie jakiś znak, ale to nie zawsze się dzieje i to jest też taka lekcja pokory, bo my zawsze musimy być przy Bogu i Bóg nie będzie na każde nasze zawołanie, bo mimo tego, że On słucha, to On też chce nas czegoś nauczyć i nie bądźmy tacy, że wymagamy od Boga, żeby był na każde nasze zawołanie, skoro my nie jesteśmy przy Nim w każdym czasie i nie jesteśmy idealni w naszej wierze. I przyjdź, Duchu Święty, do nas i do tych wszystkich naszych myśli, ale też przychodź do nas z różnymi znakami. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przychodź też, Duchu Święty, do naszej takiej motywacji do modlitwy, bo właśnie kiedy jest tak dobrze wszystko i tak dalej, to może nam łatwiej jest się modlić, ale też często, kiedy jest gorzej, to odchodzimy od Ciebie. I przychodzi Duchu Święty, żeby tak się nie działo, żebyśmy potrafili w każdej chwili rozmawiać z Tobą i po prostu szukać pomocy w Tobie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
Oho, chyba znowu. Dobra, Wiktoria, dawaj, zaczynaj dziesiątkę różańca. Już zaczniemy teraz. Dobra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieki. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Teraz jeszcze pomódlmy się modlitwą wojska Gedeona i to może Asia powie. Jak mnie nie zwali, to będzie dobrze. Okay, podnieśmy jeszcze nasze ręce i tak się połączmy internetowo. Okej, okay, dobrze. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło wojsko Gedeona. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziewczyny, macie jakieś świadectwo, może? To ja mogę powiedzieć takie moje świadectwo właśnie z tego czasu, kiedy jest tak ciężko i tak dalej. To powiem wam, że jak były święta, teraz właśnie Wielkanocne i Wielki Piątek, kiedy no ogólnie święta tak zaczęłam przeżywać bardziej z Bogiem, kiedy miałam przygotowania do bierzmowania. I wtedy właśnie tak zaczęłam jeździć na msze takie właśnie związane z Triduum Paschalnym i właśnie. I że nie byłam zawsze tak, że każdego roku na wszystkich tych nabożeństwach, tych mszach, tylko na przykład byłam Wielki Czwartek i Wielką Sobotę. A w tym roku no, trochę było gorzej, bo właśnie niby siedziałam w domu, nie mogłam iść do kościoła na mszę tak rzeczywiście w niej uczestniczyć, tylko uczestniczyłam w transmisjach mszy i właśnie tych nabożeństw. I niby było dla mnie gorzej, że nie mogłam też przyjąć Jezusa tak, wiecie, no tak po prostu rzeczywiście, tak fizycznie, to jednak mogłam uczestniczyć w tych nabożeństwach online, tak właśnie na live'ach. I przez to, że była taka możliwość, to uczestniczyłam w każdym nabożeństwie, czyli właśnie Triduum Paschalne i też wstałam rano na rezurekcję. I to też było dla mnie takie duże doświadczenie Boga właśnie przez to, że mogłam uczestniczyć w każdej z tych mszy, z tych nabożeństw i też poświęcić się trochę, bo jednak wymagało to ode mnie trochę takiej samodyscypliny i tego właśnie, żeby wymagała sama od siebie, ale bardzo dobrze pod tym względem spędziłam te święta, mimo tego, że nie poszłam do kościoła tak fizycznie, to jednak mam blisko Jezusa. Chwała Panu. Jak macie jakieś pytanka, to można zadać teraz jakieś pytanka i my wtedy na nie odpowiemy. Asia, masz może jakieś świadectwo jeszcze, zanim jakieś pytanka? Nie, ja to dzisiaj jednak nie. Dzisiaj. Chociaż mogę sobie powiedzieć, że mi struna właśnie pękła. Oj, więc udało się, nie to się wywalało, to jeszcze mi struna pękła w trakcie, ale no to. No, w sensie. Poczekamy na pytanka. A tutaj ksiądz mi coś, bo mamy taki specjalny czat i ksiądz mi tutaj coś insynuuje. Moja mama zawsze mówi, że księża mają zawsze rację, ale chyba nie tym razem. Ale no to nie jest świadectwo, nie chciałam tu dzisiaj być bardzo, w sensie może nie to, że nie chciałam, ale powiedziałam, że to też nie powiedziałam, że tylko no nie chciało mi się tak po ludzku, że miałam świadomość tego, że jeżeli tu przyjdę i tu będę, to nie jest najlepszy pomysł po prostu, ale no czasem warto się zmusić do tego, żeby jednak godzinę pobyć z tym Bogiem tak po prostu i może komuś przekazać, jeżeli nie coś mądrego, to coś takiego
To coś takiego, co może zainspirować kogoś innego do tego, żeby, nie wiem, żeby wstać z kanapy i przeczytać chociaż fragment Pisma Świętego. Ja tutaj większość tych fragmentów, jak nie wszystkie, które dzisiaj czytałam, to były z Księgi Psalmów, która jest pełna takich drogowskazów, mi się wydaje, więc jeżeli ktoś ma jakąś ochotę dzisiaj wieczorem coś sobie przeczytać, nie musi czytać jakiegoś Potopu czy Lalki, to polecam Księgę Psalmów, wybrać sobie jakiś psalm i sobie przeczytać. I tutaj dostałyśmy pytania, to może ja przeczytam, a dziewczyny będziecie odpowiadać. O matko. Tak, Weronika Wysmyk pyta, jak u was? Szybko lecimy Q&A, to są szybkie pytania. To ja powiem. Ja powiem, że u mnie jest dość dobrze. No wiadomo, tam nie chce mi się też i lekcji i tak dalej, ale no jakoś trzeba sobie radzić. I jest dobrze. Aśka? No, u mnie też w sumie fajnie. Dużo teraz spędzam czasu u swojej babci, bo wiecie, jak tutaj ja trochę dalej od niej mieszkam i tak teraz dzięki tej kwarantannie tam jak jestem codziennie tak jakby u niej, bo zawsze potrzebuję mojej pomocy, to zawsze jednak mogę tam z nią pobyć, pogadać i to jest też takie fajne. A tak to no, to też właśnie mi się zbyt do tych lekcji nie chce, ale no, tak to jest super. I radość mnie nie opuściła, więc jest dobrze. Super. Julia Czyżyk pyta, jak żyjecie na kwarantinę? No, chyba tak, znaczy nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, z jednej strony jest dobrze, bo jednak no, siedzimy w domu trochę jakby też mniej takiego wymagania od siebie i tak dalej, ale z drugiej strony też trochę to przytłacza chyba właśnie ten przymus tego dnia w domu i tego, że nie ma takiego kontaktu z ludźmi. Aśka? No właśnie mi to brakuje takiego kontaktu z ludźmi, bo jednak wiecie, no ja na przykład tak, że mam, to ja mogę sobie na zewnątrz wyjść, bo ja mieszkam na wsi, więc jest sobie ogródek i tam mogę sobie ten, ale jednak już tak jak się gdzieś pojechać na przejażdżkę, samemu tak głupio, nie? Bo a jak z kimś tak właśnie tego kontaktu chyba najbardziej na tej kwarantannie brakuje z innymi osobami. No ja mieszkam na Kargoszynie i to też już prawie jak wieś. Co dziś na obiadek jadłyście, Natalia Wolińska? Dobra, to ja powiem, że jadłam karkóweczkę z ziemniaczkami i mizerią i byłam pyszna. Aśka, co ty jadłaś? No. Ja jadłam dzisiaj, ja miałam dzisiaj ziemniaki, kotleta mielonego, no i taką fajną sałateczkę ze śmietaną. Taką sałatę ze śmietaną, no. No bardzo to prawdziwy polski obiad. Dobra, chyba pytanka się skończyły. Aha, jeszcze jest do mnie pytanko. Oho, jeszcze ma dużo pytanek w zanadrzu. No to my czekamy na pytanka i Natalia Wolińska pyta, Jula, zmieniłaś fryzurę, czy umyłaś głowę? Pozdrawiam bardzo serdecznie Natalię Wolińską. Znaczy, no, ja myję głowę tak często, jak Natalia Wolińska myje głowę, więc, więc myślę, że jak jak zmieniamy fryzurę, to obydwie. Odpowiadam. Weronika Wysmyk ma dużo pytań w zanadrzu, a Tomasz Dec odpowiada w ciemno, że umyłam głowę. Ja chyba nie będę tego komentować. Dziękuję, Besos. Ja też pozdrawiam Natalię Wolińską. Besos, kikiski. Tak. Jeżeli już chyba już nie ma żadnych pytań, więc możemy... Patrzcie, ile reakcji ksiądz Tomasz dostał. 3. Jestem ciekawa, jak często ksiądz Tomasz bije głowy. Tak, więc... tak. Chyba kończymy, co dziewczyny? Chyba tak.
Chyba tak, bo starczy już tych pytań. Dobra. Dobrego wieczoru. Życzymy wszystkich. Dobrej nocy, miłego poniedziałku. No. I zapraszamy na jutro. Zapraszamy na jutro. Miśka i trzymajcie się. Dokładnie tak. Ja nie mam pojęcia, jak to się wyłącza.